Cześć, witam was. Słuchajcie, muszę wam się przyznać, że nie mogę się oprzeć i spać, mimo że jest już taka lekko późna wapora, bo po prostu tak mnie skręca zobaczyć, co jest na dole tego grobu. Was prawdopodobnie też, także skaczemy. Dawaj, James, symulator skoków w dół. Ej, nie byłam animacji. Ja pieprzę, dlaczego skoczyłeś na beton, a raczej się teleport... Jak to can't save? Przestań mi się to... Wow. Grobowa ziemia. Proszę, proszę weź, bo ja się boję. Zaraz, nie, ja... Ja zaraz to schizuję po prostu. Chwila. Dobra, idziemy. O kuźwa. Jaka wagina. Tylko, że też to jak wagina. Wow, nie, nie, tylko nie boss, proszę. To wygląda jak jakiś kolejny pieprzony boss. Hello, Eddie. Ty, morderco. Eddie, what are you doing? What does it look like? He always busted my balls. You fat, disgusting piece of shit. You make me sick. Fat ass, you're nothing but a waste of skin. Dobra, i tak jest apokalipsa. You're so ugly, even your mama don't love you. Uuu, jakie teksty. Well, maybe he was right. Maybe I am nothing but a fat, disgusting piece of shit. But you know what? It doesn't matter if you're smart, dumb, ugly, pretty. It's all the same once you're dead. Eddie. And a corpse can't laugh. Eddie, o czym ty pierdzielisz? I dlaczego piszcie mi mikrofon? If anyone makes fun of me, I'll kill him. Just like that. Mikrofonie nie piej, pieprz, nie pisz, znaczy. Eddie, have you gone nuts? I knew it. You too. You're just like him, James. Hey, I didn't mean anything. Don't bother. I understand. Dobra, you've been laughing at me all along, haven't you? Ever since we first met. I'll kill you, James. Strzelił go? Co to ma być w ogóle? Kuźwa, koleś, proszę cię. Jesteś zajebisty, James. Twoja reakcja jest tak zajebiście szybka. Po prostu wow. Man, pięknie. Co za jebaka. Dobra, to ja od razu przygotuję sobie jakąś lepszą broń na tego zjeba. Przeładowujemy sobie. Can't save. No dobra, to biegniemy. Okej, okay, a czy ja mógłbym robić coś takiego? Jak na przykład celować? A, no, zajebiście. Haha, to już wiem, jak go zastrzelić. Tym razem mnie nie trafi. Bo jest, jak on to powiedział? Tłustą, grubą pistą? No i przez to, że w oryginale było brzydkim kawałkiem gówna, przetłumaczyli jako tłustą, grubą pizdą. Okej. Okay. Okej, okay. Nothing to hear. Okej, okay. No to zaczynamy. Uwaga, 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 uwaga. Zastrzel go po prostu, gad. Dobra, strzelaj. I leczymy, 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 leczymy. Okej, okay, Eddie, poczekaj, ja się wyleczę oczywiście, a ty nie strzelaj w tym czasie, kiedy się będę leczył, dziękuję. Użyj, przyładuj. Eddie, czy ty jesteś człowiekiem ze stali? Zajebiście dostałeś 5 shotów z shotguna w klatę i sobie po prostu wyszedłeś. Jesteś zajebisty. Idę po ciebie, tłuściaszku. Idę po ciebie ze strzelbą. Ale musiał tutaj napierdzieć, skoro taki opary tutaj się wydobywają. To po tej pizzce. Wow, rzeźnia. Korpusy. Co to ma być w ogóle? Do you know what it does to you, James? When you're hated, picked on, spit on,
just because of the way you look? After you've been laughed at your whole friggin' life? Wow. That's why I ran away after I killed the dog. Ran away like a scared little girl. Yeah, I killed that dog. It was fun. It tried to chew its own guts up. It finally died all curled up in a ball. Then he came after me. I shot him too, right in the leg. He cried more than the dog. Whoa. He's gonna have a hard time playing football on what's left of that knee. You think it's okay to kill people? You need help, Eddie. Okay. Don't get all holy on me, James. This town called you too. You and me are the same. We're not like other people. Don't you know that? Let's party! Party, party, party. Wypierdolaj, grubo się. Bijesz mnie z pięści, ja cię uderzę z shotguna. Okej, okej, uciekaj, 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 uciekaj. Uciekaj, 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 uciekaj. I się leczymy oczywiście. Nie wiem jakim cudem on mi zadał 3 ciosami z pięści więcej obrażeń niż ja jemu 8 strzałami z shotguna. Prawda? Ale to jest stara gra, nie ogarniesz. Wow, skończyły mi się eliksiry Mołotowa. Dobrze, przeładuję. Okej. Nie można. Kurwa. Koleś. Koleś, kolego. Przynajmniej tutaj mam pole do popisu. No chodź, 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 chodź. BOOM! Zajebiście biegasz. No wyłącz się. Przecież cię widzę, Boże, człowieku. O, 10 strzał. I poległ. Wiecie, to było fajne w zasadzie. Fajnie, że atakował mnie z pięści, a nie z pistoletu. Eddie? Który trzymał. I killed a human being. Brawo. W obronie własnej, koleś. O, zajebiste ma skarpety. A human being. Oj, James, jesteś taki prostoduszny. Gruba spróbował cię zabić. A ty tutaj płaczesz. Mary. Did you really die 3 years ago? Może nie. Dobra, strzelba się przydała jak widać. I co teraz, Eddie? Łyso ci. Okej, a ja bym chciał twój rewolwer podnieść. Nie mogę, nie? No dobra, chyba nie mogę. Ale dobrze, przynajmniej te cielaki tutaj wiszące mnie nie atakowały. Wow, jest przejście. No, nareszcie dzień. Jakim cudem ja jestem tutaj, skoro... 5 razy spadałem w dół, w bardzo niski dół i nagle jestem na zewnątrz i to jeszcze gdzieś na górze. Silent Hill, nie ogarniesz. Warning, keep off! To zapisz, bo nie zapisałeś szybkie. A no tak. O, teraz zapisałem. No wiem, ale zapiszę i tak. Nie, 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 nie. Winda, ostatni zapis to winda, nie chciałbym z tego zapisu zaczynać. Wow, coś się zmieniło w zapisach. W sensie teraz jest jakby data zapisu, a nie czas grania. Okej, gdzie ja jestem do cholery? Czemu tam jest jakieś światełko? Dok? Jestem w doku? Okej, James, nie wiem, gdzie chcesz popłynąć w taką mgłę, ale pewnie się skierujesz na latarnię. Bo to latarnia ze świnoujścia, co nie? Wiki? No właśnie. No to było fajne, chociaż średnio realistyczne. Ale oczywiście mówię o walce z Eddiem. Eddie and Eddie.
Brawo, James, płynęłeś we mgłę, teraz się zgubisz. Wow. Serio, mogę sterować? Wow. Aha. Dobra. Spoko, to jest dość ciekawe. Gdzie jest ta latarnia? Jest, spoko. Płyniemy. Lewo, 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 lewo. Raz, dwa i prosto. Okej, spoko. To jest chyba jedyne miejsce, w którym można płynąć. Tak by to w zasadzie wyglądało. Ale schizowa jest ta mgła, naprawdę. Jak na tamte czasy, to te efekty są całkiem przyjemne do oglądania. Tej mgły. Mogłoby być naprawdę gorzej. W sensie mam w opcjach zaznaczone jakaś tym dynamiczna mgła, czy ogólnie coś takiego. Pewnie nie byłoby tych chmurek na górze, tylko wszystko byłoby szare, gdybym miał to odznaczone, ale mimo wszystko jest fajnie. Dobra, F5. Can't say fuck. Jakiś kraken mnie tutaj zaraz wyjebie. Krakenie, przestań, proszę. James, kiedy tam dopłyniesz? A może ja... Jezu, nie mówcie mi, że ja płynę w drugą stronę. Tak jakoś nie widzę, jak on robi tymi wiosłami. Ja dobrze płynę? Tam powinien płynąć? Nie pamiętasz? Fuck. Ja nie wiem, czy to się zbliża. Mówię, że tak. No chyba, no jest, 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 racja. Tak, zdecydowanie zbliżyć. Boże, jak dobrze. No dobra. Niezły halogen. To gwiazda betlejemska. O, okej. Okay. Dobiłeś do portu. A, bo ja przepłynąłem jezioro w zasadzie, pewnie. Nie wcale. A, ja myślałem, że to jakiś ocean, jakieś morze nagle się zrobiło. A to przecież jezioro. Ha. Zajebiste. To będę w takim razie po drugiej stronie teraz. Przy hotelu Lakeview. Parkowanie równoległe zaliczone na szóstkę, James. Ciekawe, czy coś skrywa się w tym jeziorze. Wyjeb się, wyjeb, upadnij. O. O, jak podziwia widoki. Jak taki typowy turysta. Czy to jest Lakeview Hotel, albo raczej... tak, to chyba jest ten hotel. Tak. Mary, na pewno tutaj jesteś i na mnie czekasz. Na pewno nic nie wiesz tutaj o żadnych potworach, o żadnej mgle. Wiecie co, wkurwia mnie to, że w zasadzie cały czas jest can't save w tej grze ostatnio. Przez całą grę było wszystko ok, a tutaj nagle jest can't save. Może mi się coś zbugowało, wiecie? Nie, wszystko jest ok. Okej, okay. M, mapa? Mapo, mapo, co mi powiesz? Jesteśmy w hotelu Lakeview i park rozrywki Lakeside jest tuż obok. No dobrze. Przepłynęliśmy... Aha, bo stąd płynęliśmy. Czyli tym dołem dotarliśmy chyba na wysepkę, bo jakoś nie chce mi się wierzyć, że z tego... Zaczęliśmy... Chwila. Tu gdzieś było to towarzystwo historyczne. Czyli przeszliśmy pod jeziorem tutaj. I drugie tyle przepłynęliśmy. Omijając drogę. No dobrze, okej. Okay. Spoko. Jestem naprawdę bardzo ciekawy. Aha, okej. Okay, spoko. Fajny tekst. Jestem bardzo ciekawy, co się stanie w tym hotelu. Co takiego James napotka. Jeszcze tam nie będę wchodził. Chcę obadać tutaj każdy kąt. Okej, okay, zamknięte. To są jakieś fontany, ale tu coś jest chyba. Pozytywka z małą syrenką, okej. Okay. Po co mi to? Mała syrenka. Pozytywka z figurką przedstawiającą bohaterkę bajki Mała Syrenka leżała na brzegu czegoś tam. Można tego użyć oczywiście. Wciąż mamy ten nóż.
to jest ten item, który w ogóle nam nie znika z ekwipunku i nigdzie go nie możemy użyć. Mary! O god, na pewno tutaj jesteś, jest mapa. Cudownie. Cudownie. Czekając na ciebie. Wow. Pokój 312. Wow, winda, wow. Trzecie piętro. Nie, 3F. Wow. No to mi się naprawdę podoba. Fajna schiza coś takiego znaleźć. 312. Restauracja po prawej, kawiarnia po lewej. Recepcja, sklepik, hall, winda. Winda prawdopodobnie i tak nie działa. Jedna klatka schodowa. Parter, pokoiki. Wejdźmy na górę. Na 2F. Mamy salonik, czytelnie. Jeszcze wyżej. Strasznie dużo będzie zwiedzania, wiecie? Na szczęście mam naboje. I na samej górze jest pokój z... prawdopodobnie Mary, albo po prostu pusty pokój z nieżywą Mary. Albo to jakiś jest taki słaby troll. Ja myślę, że to jakiś słaby troll jest i James tutaj tylko się męczy. Okej, a gdzie jest w takim razie? Czy tutaj jest ta kawiarnia? To Luca Cafe. A, symulator zamkniętych zamków, okej. Fire ho, coś tam. O, proszę. Otwarło się. Jest jakiś potwór? Już widzę, że jest jakiś potwór. Jezus Maria, to ten z nogami. No spoko. Obadamy oczywiście zamknięte zamki. Wygląda na to, że zamek się zaciął. Czy ja coś tutaj znajdę na stówę? Papier toaletowy, teraz go nie potrzebuję. Żebyś się nie zdziwił za parę minut. Ale przynajmniej amunicji dużo mamy. Koszyk z praniem. No dobrze. W sensie wlazłem tutaj tylko po to, żeby zdobyć naboje. To też jest całkiem nieźle. Czy tu się da iść? Nie. Tu. Kibelek. Brawo, James. Znalazłeś papier, ale kibel jest zamknięty. I teraz wybierz, czy wolisz papier, ale bez kibla, czy wolisz kibel, ale bez papieru. Pytanie za 100 punktów. Możecie mi napisać w komentarzach, co wy byście wolili. Chociaż raczej nie powinno mnie to interesować. Okej. Jest jakiś potwór? O, coś tu leży. Nie. Tylko jakiś plum. Nie wiem, co to nawet było. Okej, a tutaj jest coś ciekawego. Widzę, że na coś on patrzy. Klucz z rybką. No ciekawe, ktoś jadł klucz. Klucz. Jezus Maria, jak się wystraszyłem. Fuck. Pianino zaczął grać samo. Did I scare you? Tak, kuźwa! Yeah, you did. Myślałem, że się zesram. Nie miałem papieru. A jak ty, mała dziewczynko, you're niby tutaj to przyszłaś? Find Mary, aren't you, James? Yeah. Well, have you? No. Is that why you're here too? She's here, isn't she? Nie. If you know where she is, tell me. Nigdy. I'm tired of walking. Walking. I wish I knew. But she said it in her letter. 312. What letter? Wanna read it? But don't tell Rachel, okay? Who the fuck is Rachel? Rachel? She was our nurse. I took it from her locker. Wow. Mary, co ty kręcisz? Czemu jesteś dziwną żoną? Okej, co jest napisane w liście? Ten sam charakter pisma. Najdroższa Laura, zostawiam ten list w rękach Rachel. Poprosiłem ją, żeby ci go ręczyła, kiedy odejdę. Jestem teraz bardzo, bardzo daleko, w pięknym, spokojnym miejscu. I postaraj się nie dać zbytnio w kość pielęgniarkom. Jeszcze jedna rzecz, chodzi o Jamesa. Wiem, że go nie znosisz. Sądzisz, że nie jest dla mnie zbyt miły, ale proszę, daj mu jeszcze jedną szansę.
jest burowaty, nie śmieje się zbyt często, wewnątrz jest naprawdę cudownym człowiekiem. Wszystkiego najlepszego. Adoptować Laurę, tylko nie to! Dlaczego muszę to zgadać na tą bziągwę? Małą. Laura, how old are you? I turned 8 last week. Wow, świeży list. So, Mary couldn't have died 3 years ago. Could she really be here? Ale co ona tam czeka po prostu? Is this the quiet, beautiful place she was talking about? Me and Mary talked a lot about Silent Hill. Even showed me all her pictures. She really wanted to come back. Świetne miejsce. That's why I'm here. Maybe you'll get it if you see the other letter. The one, Mary. Huh? I must have dropped it. Brawo! Laura! I gotta find it! Laura! Dobra, poczekaj. Jezu, nie, dlaczego to pobiegłaś? Już wystraszyłaś mnie pieninem. To było przerażające. Aha, okej. Okay. Ona gra na tym fortepianie? No nie wiem. Tak czy inaczej... Co? Na szybie narysowała. A, właśnie. No tak, przecież coś narysowała. Kutasa pewnie. Kurde. No to byś tak sam nie zrobił. Tak, to kutas. Nie, to... Kotek? 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 Co w tym dziwnego? Mała dziewczynka rysuje kotki. Pussycaty. Dobra, potwory. Gdzie są potwory? Wow. Wow, wow. Wow, 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 fuck! Nie, nie, dlaczego on tu chodzi? I dlaczego od razu mnie złapał? Jezus Maria! Co za chujowy pomysł! Super, super partia, kurwa. Dobra, wczytaj. Jak bardzo to było głupie. Wyszedłem wprost na... tego cioteksa. Nie, no naprawdę, naprawdę, naprawdę. Dobra, chwila. Ja muszę sprawdzić to w tym... na mapce. Czyli wyszedłem tutaj, on mnie od razu chwycił za mordę i zjadł. Tutaj chyba nie przejdę. Okej, czyli wybiegnę i od razu w lewo. Po wybiegnięciu, czyli w zasadzie... nie wiem gdzie. Okej, spróbujmy. James, to było tak głupie, ale to nie twoja wina, tylko... tego pierdolonego żarłoka. Dobra, od razu biegliśmy tam, gdzie miałem biec. Ale czemu on tam był? Dzwonek. I tak nikt nie przyjdzie. Widzę, że tam klucz leży. Do pana Jamesa Sunderlanda. Kaseta, którą zapomniał pan stąd zabrać, czeka na pana w biurze na parterze. Ciekawe, jaka kaseta. Jejku. Jeje. Sprawdźmy, co to jest za klucz tutaj. Cześć, kluczu. Jak to nie ma klucza? Przecież jest klucz. No, leży! Okej, skoro klucz jest tu, to jakim cudem Mary jest tam? Okej, nieważne. Nie zostaje mi nic innego, jak po prostu stąd pójść. Bo kluczyk mam. Ale strasznie mnie wkurza koleś, który jest z drzwiami. Powiedzieli, że mogę być kimkolwiek zechcę, więc zostałem drzwiami. Okej. Okay. Jest tutaj hall. Gift shop. Niestety jest zamknięty, ale tu jest jakaś... oczywiście pancerna szyba. Standard. Nasza wyjść? Nie mogę jeszcze opuścić hotelu. Okej. Okay. Konfesjonał jakiś. Tron księżniczki, która wstała z martwych. Co? No dobra, jest pozytywka, ale czy ja nie powinienem tutaj... czy ja nie powinienem tutaj wsadzić pozytywki, albo raczej trzech pozytywek? Użyj. Chwila, coś mi tu nie gra. Tak.
No spoko. Dobra, wygląda na to, że będziemy musieli kończyć, a tu są jeszcze dwa różne miejsca na pozytywki, więc F5 po prostu. Zapiszę mi tak, tutaj jest zapis. W kolejnym odcinku zwiedzimy kolejne te miejsca tego hotelu przeklętego. Jeszcze luknę sobie na mapę, żebyście też mogli zobaczyć, jak to wygląda, ta sprawa tutaj. Pewnie coś się aktywuje tutaj w tej pozytywce, kiedy się tylko wciska. Różne rzeczy, winda nie działa, oczywiście to pewnie zadziała. Musimy zobaczyć jeszcze klatkę schodową i wejście na górę. Jeśli pójdziemy na górę, to dotrzemy prawdopodobnie tutaj. Także okej, zapisaliśmy już. Do zobaczenia i do usłyszenia w kolejnych odcinkach z tej serii. Trzymajcie się, moi drodzy. Na razie, papa, hej. Papa, cześć. Na razie, cześć. Dobranoc, albo dzień dobry. Na razie, hej. Cześć.